Witam w kolejnym odcinku Współczynnika Doli. Dzisiaj po raz kolejny zajmiemy się teleturniejami TVP1, które miały co najmniej jedną wersję zagraniczną. Tą oto siódemkę znacie już z poprzednich odcinków na temat TVP1. No a dzisiaj sprawdzimy, ile z tej siódemki miało swoją wersję w Hiszpanii. No ale nie tak dokładnie, nie tak ogólnie w Hiszpanii, tylko na które z tych teleturniejów miały swoje hiszpańskie wersje na antenie stacji Telecinco. Telecinco, czy jak to woli po polsku Tele5, jest to jedna ze stacji telewizyjnych należących do Silvio Berlusconiego. Kiedyś to było tak, że takie piątki były w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii i we Włoszech. Teraz zostały tylko we Włoszech i w Hiszpanii, ponieważ ta stacja jest częścią grupy Mediaset, należy do właśnie byłego premiera Włoch. No i w ciągu 30 lat swojej historii, ponieważ dzisiaj w tym roku Telecinco świętuje swoje 30-lecie, miała na koncie wiele teleturniejów. Również takich, które swoje polskie wersje miały lub mają na antenie TVP1. A teleturnieje te to hiszpańska wersja Randki w ciemno, Nowożeńców, The Wall oraz Jakiej to melodii. A to oznacza, że współczynnik doli dla kanału Telecinco względem TVP1 wynosi 57,14%. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku współczynnika doli. Cześć!